Mecz walki, przede wszystkim mecz walki. Tu było mało wirtuozji, mało gry, więcej walki, więcej takiej zaciętości w grze. No i tak jak mówię, pierwsza połowa, Świerklany, pozwoliliśmy im troszkę za dużo na rozgrywanie piłki i oni wyglądali lepiej, strzelili bramkę. I w drugiej połowie zrobiliśmy dwie zmiany, które zmieniły troszkę obraz gry. Zaczęliśmy wyżej, byliśmy bliżej przeciwnika, który już nie mógł za bardzo rozgrywać i przejęliśmy inicjatywę. Nie wiem, czy cały mecz byśmy wytrzymali w takim tempie, dlatego wolałem gdzieś tam w późniejszym czasie zastosować taki wariant, gdyby właśnie źle było. I tak się stało rzeczywiście. Szybko zdobyliśmy wyrównującą bramkę, no i tak mecz się wisiał, kto by strzelił, ten by wygrał. Liga leci dalej, jest tu już prawie środek rozgrywek. Patrzymy na całokształt, mamy gdzieś tam chęci zdobycia drugiego miejsca. I z takimi przeciwnikami jak dzisiaj, które walczą o utrzymanie, o każdy punkt, gra się bardzo źle, co przykładem jest wcześniejszy mecz nasz z Pszowem i tak dalej, gdzie się męczymy, jest mało miejsca, mało wirtuozji, tylko jest naprawdę walka i na pewno to dla kibiców też nie jest jakieś tam wartościowe widowisko, bo jest mało gry, ale tak jak mówię, no, zespoły już się bardziej koncentrują na tym, żeby zdobywać punkty, utrzymać się, a my w zasadzie mamy za cel zdobyć drugie miejsce, więc strata punktów tutaj nie jest żadną ujmą, bo tutaj stracą punkty, jeszcze wiele zespołów straci punktów, więc ja nie uważam, że to jest strata. Dzisiaj wyrównany mecz był i myślę, że podział punktów jest sprawiedliwy.